czego uzależniony jest sukces danej produkcji? Czy chodzi o pieniądze? A może o ilość osób pracujących przy projekcie? Być może zależny jest od silnika, na którym powstaje, a co za tym idzie od oprawy audiowizualnej. Nic bardziej mylnego, bowiem tak naprawdę chodzi wyłącznie o to, czego nie da się kupić. I wydawać by się mogło, że w przypadku gier wideo wszystko zostało już odkryte. Każdy pomysł na rozgrywkę wykorzystany, a skostniały nieco rynek wszedł w ostatnich latach w fazę kopiowania mniej lub bardziej udanych pomysłów. Moim zdaniem dzieje się tak, ponieważ coraz częściej wielkie korporacje zapominają, że to wizjonerzy, prawdziwi artyści i pasjonaci dokonują odkryć. A tych nie da się zapiąć do linii produkcyjnej i kazać im wyrabiać normy. To właśnie sztywne z góry narzucone zasady, brak wolnej ręki i rutyna są największymi wrogami kreatywności, bez której rynek gier nie może się rozwijać. No dobrze, ale dlaczego wam o tym mówię i jaki to ma związek z tematem dzisiejszego odcinka? Otóż wspominając o polskich firmach tworzących gry, najczęściej na myśl przychodzi nam CD Projekt Red ze słynnym Wiedźminem 3 oraz Cyberpunkiem 2077, który moim zdaniem nie powinien pojawić się jeszcze w tym roku. To gdzieś tam nieco w cieniu i poza blaskiem fleszy pracują nad swoimi projektami inne polskie studia. Ich pomysły na gry wcale nie są gorsze, a twórcy mniej utalentowani, bowiem to, co pokazuje choćby studio Bloober Team ze swoim The Medium, to coś, o czym koniecznie trzeba opowiedzieć. It all starts with a dead girl. A forest. The moon. Scent of pines. And then the gunshot. Na temat tej gry opowiadałem wam kiedyś w jednym z poprzednich odcinków serii Game Streak. I choć nie jest to gra typu FPS, to demko tej gry, które niespodziewanie otrzymałem od twórców kilka dni temu, zrobiło na mnie spore wrażenie. Okazuje się bowiem, że studio Bloober Team opatentowało pewien pomysł na rozgrywkę, pewną mechanikę, która nie dość, że pobudza naszą wyobraźnię, jest interesująca i atrakcyjna. To otwiera deweloperom drogę na nowe możliwości. Chodzi oczywiście o mechanikę jednoczesnego prowadzenia narracji oraz rozgrywki na dwóch różnych płaszczyznach, a także płynnego przełączania się pomiędzy nimi. Hello? Anyone there? Okej, ale o co dokładnie tu chodzi? Zacznijmy jednak od początku. Jak informują twórcy, pomysł na grę narodził się około roku 2012 i tworzony był z myślą o konsoli Wii U, Xbox 360 oraz PlayStation 3. Kilka wybranych fragmentów zobaczyć możecie na tym materiale udostępnionym przez twórców. With the initial announcement in the form of an actual postcard still floating on the internet. Jednak tytuł ten w tej formie nigdy nie ujrzał światła dziennego. Pomysł na tego typu rozgrywkę wymagał od sprzętów zdecydowanie więcej niż mogły one zaoferować w tamtym czasie. Bowiem jednoczesne granie na dwóch różnych lokacjach, widocznych na ekranie, wymagało sporej mocy obliczeniowej. Jest to jeden z powodów, dla których gra ukaże się wyłącznie jako ekskluzyw na komputery osobiste oraz Xbox Series X, dodatkowo z obsługą rozdzielczości 4K i technologią Ray Tracing. Kolejną ciekawostką są realia, w których osadzona została akcja gry. Nasza bohaterka o imieniu Marianne, a więc tytułowa medium, potrafiąca jednocześnie przemierzać świat realny oraz równoległy świat duchów, trafia w pewnym momencie do opuszczonego od kilkudziesięciu lat hotelu o nazwie Niva. Co ciekawe, hotel ten wzorowany jest na istniejącym w rzeczywistości zbudowanym w latach 1959-1965 hotelu Krakowia mieszczącym się w Krakowie. Budynek został wpisany w 2016 roku do rejestru zabytków przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i w rzeczywistości prezentuje się właśnie tak. Tutaj muszę przyznać, że w grze twórcom udało się zbudować wokół niego całkiem niezły klimat grozy i to od pierwszych chwil. Zwróćcie tutaj przy okazji szczególną uwagę na muzykę oraz efekty dźwiękowe. O muzyce wspomniałem nie bez powodu, ponieważ odpowiada za nią utalentowany polski kompozytor Arkadiusz Rejkowski, który trzyma pieczę nad całą produkcją, a także znany z serii Silent Hill japoński kompozytor Akira Yamaoka. Yamaoka-san jest osobą, która jest idealna do takiej muzyki, bo przecież ma ogromny bagaż doświadczeń za sobą, jeśli chodzi o taki świat.
No dobrze, ale jak wypada to demko i co mogę powiedzieć o samej grze? Otóż pierwsza i najważniejsza sprawa, o której muszę wam powiedzieć, a czego nie widać na zwiastunach, to praca kamery. Choć jest to gra, której akcję obserwujemy z widoku trzecioosobowego, to tak naprawdę kamera posiada sztywno predefiniowane kąty widzenia. Polega to na tym, iż każda lokacja posiada kilka ustawień kamery, a kąt, pod jakim widzimy naszą postać, zależny jest od tego, w którym akurat miejscu się znajdujemy. Pod tym względem gra mocno przypomina mi pierwsze odsłony serii Resident Evil, szczególnie biorąc pod uwagę całą tą staroszkolną mechanikę poruszania się postaci. Ma to oczywiście swoje plusy, takie jak wybór najlepszych kadrów, dzięki którym deweloperzy mogą nieco lepiej budować atmosferę miejsca, w którym jesteśmy. Ale ma też swoje minusy. Bowiem nasza postać często dziwnie krąży po lokacjach, a ja przy każdej takiej zmianie gubiłem się w sterowaniu. Tak czy inaczej, tę kwestię już musicie ocenić sami, bowiem jest to sprawa czysto subiektywna. Thomas? You there? Bardzo chętnie zobaczyłbym tu także choć proste animacje podnoszenia przedmiotów fabularnych, ponieważ aktualnie kontrastuje to z naprawdę fajnie wykonanymi i wyreżyserowanymi cutscenkami. Zresztą spójrzcie tylko na tę oto scenę. Widzimy tu, jak Marianne spotyka w świecie równoległym dziewczynkę o imieniu Smutka, której historię próbuje rozwikłać. Scena napisana i zrealizowana jest wręcz po mistrzowsku, której efektu dodaje świetna oprawa audiowizualna. Zwróćcie przy okazji uwagę, jak szczegółowo wymodelowana jest to postać oraz jak ciekawie artyści zaprojektowali ten mroczny świat. I don't remember what it was. Your friends. Oh yeah, I used to have a lot of friends here. Jeśli już o tym mowa, jak podkreślają twórcy projektujący świat duchów, organiczny i niezwykle charakterystyczny, inspirowali się pracą polskiego artysty i malarza Zdzisława Beksińskiego. I don't really want to talk about it. Fajną sprawą jest pokazanie, jak główna bohaterka rozmawia z dziewczynką na dwóch różnych płaszczyznach. Na jednej widzimy ją z perspektywy świata realnego, w ujęciach wyżej, oraz na drugiej z perspektywy świata duchów. Zauważcie, że postać wykonuje te same ruchy, ale kamera znajduje się już w innym miejscu. This place must have been... Oh yes! So busy! Zbudowanie tej gry w oparciu o tę mechanikę to moim zdaniem strzał w dziesiątkę. W końcu coś nowego, świeżego, coś co wcześniej nie widzieliśmy ani nie doświadczaliśmy. I choć na rynku powstają wciąż świetne horrory, jak popularna seria Resident Evil dla przykładu, to ta gra posiada coś wyjątkowego. Tak moim zdaniem powinno tworzyć się gry wideo. Tell me, what happened? I remember. People stop coming. Na koniec mam dla was małą ciekawostkę. W pracach nad grą, a mówiąc dokładnie w sesji Motion Capture, uczestniczyła Monika Rosati, wcielając się w rolę Marianne, oraz Marcin Dorociński, który odegrał rolę tajemniczego mężczyzny. Zobaczcie zresztą ten krótki materiał. While the man uses the likeness of Marcin Dorociński, you can recognize as Vasily Borgov from the Netflix original series The Queen's Gambit. Równie interesujące, w grze usłyszymy także samego Joela z The Last of Us, bowiem do prac nad grą studio Bloober Team zaangażowało aktora głosowego Troya Bakera. W The Medium wciela się on w mrocznego potwora, którego twórcy nazwali Paszczą. Troy Baker plays the character of The Mole. Why, hi! Silly little girl. Podsumowując, to demko, w które zagrałem, ku mojemu zaskoczeniu rozbudziło moje nadzieje na ten tytuł, choć wcześniej jakoś nie przywiązywałem do niego większej wagi. Co najważniejsze, gra sprawia wrażenie przemyślanej, dobrze wykonanej pod kątem fabularnym oraz samego projektu rozgrywki, dlatego osobiście bardzo mocno trzymam za nią kciuki. Przypomnę tylko, że premiera planowana jest na 28 stycznia. Layer by layer.
Tymczasem z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.